specjalnym wydaniu dziennika telewizyjnego. Dochodzą do nas niepokojące sygnały, że polska młodzież coraz częściej nie okazuje szacunku innym osobom. Z tego właśnie powodu wysłaliśmy naszego wysłannika w Polskę, aby sprawdził dla nas te informacje. Halo, halo, czy mamy połączenie? Halo, halo, witam, oczywiście. Zanotowaliśmy kilka sytuacji, gdzie nasza młodzież była na bakier z szacunkiem do innych. Czym tak naprawdę jest ten szacunek? Witam Państwa. Szacunek to bardzo obszerny temat i niezwykle ważna cecha. Szacunek to cecha, która pozwala sobie zjednać sobie wielu ludzi i żyć bez konfliktów. Szacunek okazujemy, gdy bierzemy pod uwagę zdanie innych, nawet jeśli jest inne niż nasze. Gdy traktujemy innych uprzejmie i grzecznie, bez względu na to, kim są, jaki mają kolor skóry i jaki zawód wykonują. Gdy unikamy przemocy i gróźb. Ale najważniejsze, i o tym trzeba szczególnie pamiętać, szacunek ma prawdziwą wartość dopiero, gdy okazywany jest własnej, nieprzymuszonej woli. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Tym jakże znaczącym zdaniem kończymy nasze specjalne wydanie dziennika telewizyjnego. Do widzenia.